Cześć, siemanko. Dzisiaj jesteśmy na polu, ale jakim polu? Na nowej dzierżawie. Jest ze mną pan nagrywający dzisiaj dronem. Ja jestem jako pilot samolotu, ale na razie się uczę. Uczy się na razie. Proszę się mnie nie hejtować za złe ujęcia. Złe ujęcia, także ja tutaj mam. Każdy pilot się musi nauczyć, tak? Ja też słabo ujęcia robię na początku, później się Stachu podlata parę razy i będzie umiał latać. Ogarniesz tam, 3 baterie przelatać, będzie cacy. Na razie jedną przelatałem. Tak, dokładnie. Widzicie, oram nową dzierżawę. Ciapuś trochę daje radę, trochę tu było mokro, no bo siadłem, ale wyjechałem na szczęście, ledwie. Tu jest taki kawałeczek, gdzie jest mokro, nie wiem czemu, to takie pola są, no kurna, widzicie, tam płynie rzeka. Tam mokro, nie da się wjechać, tu się orze, to działamy. Nowa dzierżawa, hektar 30, nieugor. Oram teraz sobie tą z przerobioną unią, jakoś to idzie. Na początku nie było rewelacji, ale jak się ustawiło pół, to szło do drona. I co? Zabieram kamerę na głowę i lecimy na ciągnik. Mokro. Karol musi tutaj. Tak, Karol musi tu odpuścić. Bo tutaj mokro i ciężko. No to nie wiem, taki kawałek, bo na tej stronie idzie ładnie. Nie widać, bo tutaj jest taki jak szuwar czy coś takiego, to właśnie to rośnie jak jest gdzieś mokro, nie? Ale to sobie do oraż sobie jak podeschnie trochę, jak ruszysz to. To już będzie całkiem inaczej, to już będzie skło. No bo ja mam czas na sianie łupinu, bo wcześniej nie ma co powiedzieć. Tak, bo przymrozki. Przymrozki to. Na sianie jest
źle potrafię, bo zaraz... I szkoda tylko roboty będzie. A u Pita nie jest, jak nie patrzę. Tak. Ile? Ponad 100... No, 150 za 100 kilo, za metr. To tak właśnie przydać 150 kilo do 200 na hektar. 2 hektary do obsiania, 2 smakowałki, no to będzie trzeba kupić 350 kilo u Pita. No, czy już kasa jest też jakaś? A żeby się nie udało? Tam w oddali ktoś porzucił grabiarkę. No wiecie. Legenda głosi, że w nocy ta grabiarka sama grabi, ale to tylko jest legenda. Nikt tak naprawdę jej nie widział, ale są pogłosy, że ona grabi w nocy. A stoi odkąd pamiętam, nie wiem, 10 lat, 15, tam zbierali się od odu, to inną grabinę. To nawiedzona może jakaś. Może jest, tak, może jest nawiedzona i zamiast robić wałki w prawo, to robi w lewo. Poszedł, strzelił mu ze sprzęgła. No widzicie, mokro jest. Ale ciapek daje radę. Ładnie od kraja bruzdę. Przyszli koledzy, tam nie wiem, czy będzie widać. Czarny na moją pszenicę, stołować się. Zaczęła rosnąć. Pod wieczorek, tak. Rano i wieczorem, kurwa, i południe. Widzicie, powoli nie ubywa pola. Nie wiem, która godzina. Ale, o, tu akurat glinka taka. Ale i idzie, no. 1800, jak Sacho mówił, jak mówiłem wcześniej. Pola ubywa. Przerwa od projektu dzisiaj, bo odrzewiaczem zabezpieczone. Musi odleżeć chwilkę, zanim będziemy malować podkładę, żeby nie odważyło. Oczywiście jeszcze nie myjemy rozpuszczalnikiem całą ramę, żeby było jak należy. A to już zobaczycie. Zobaczycie już w filmie z przyczepy. Teraz zajmujemy się. Jest pogoda, to chwilę trzeba w polu porobić. Bo znowu zaraz 2 tygodnie będzie słabej pogody i znowu nie trzeba się czekać i mordować z pogodą. No, Mateusz już pojechał, ja tu działam, przed chwilą znowu bym się zakopał. No bo jest takie miejsce, że jedziesz, nagle plum i dziękuję. Wszędzie jest dobrze, nagle jest takie, są takie miejsca. Chciałaby się tu meliorację zrobić, ale nawet nie ma gdzie jej puścić. I tak. O, widzicie tu, tam trochę wilgotniej, tam gdzie te badyle rosną, to jest właśnie mokro. Wieje dzisiaj śnieg miłosiernie. Nie wiem, czy będzie mnie słychać w ogóle. O, tu sobie wyrównam skipę. O, widzicie? Tu gdzie są te... Taka ta trawa, taka szaf to jest, czy co to jest? Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. No ale tam, gdzie ona jest, to jest mokro po prostu. Tam, gdzie ona jest, po prostu mokro i się nic na to nie poradzi. Ziemia nie ma jak odpoczywać, nie ma jak schnąć tak szybko, jak trawa jest, trzyma tu cała trawa, pasty, wszystko tu rosło. No i nie ma po prostu jak przewiać. I tak, powoli to idzie, fajnie się to odkłada, nie bardzo się podoba, jestem zadowolony jak na Unię Grudziądz, co mówię, za każdym razem powtarzam, to jest zarąbistą robotę robi. Nie ma co więcej wymagać od tego pługa. Czapek się nie grzeje, czwarty bieg, jest to 90 stopni, łapie 80. Ja by jeszcze mniej, jakby był adapter założony już do wentylatora, żeby był bliżej chłodnicy, bo ten wiatr, wentylator jest strasznie daleko od tej chłodnicy.
pierwszy przejazd był elegancki, bo nie było mokro. Tu pomijam ten kawałek tam do górki. Nie wiem, do połowy gdzieś mniej więcej będę musiał po prostu doorać. Jeszcze położę zgodnikę i jadę do domu, bo już zimno się robi. Jeszcze na obiad jadę, bo wyszedłem, wziąłem maliny tam wcześniej. Tam jest, nie wiem, 10 arów może tych malin. I powoli się orze. Nie ma pogody, no czekałbym jak to by jakby wyschło, jakby była pogoda i wiedziałbym, żeby to wyschło. A jak pogoda ma się znów pogorszyć, to nie wiem, kiedy zaoram. No może od przyszłego weekendu już będzie lepiej, jak już nie będzie tych opadów, to ziemia by sobie tu przeschła ładnie i by się dało robić, a jak no nie ma słońca i to skaszana. Teraz od piątku znowu była pogoda. Sobota, niedziela, dzisiaj poniedziałek, to sobie wyschnie. No widzicie jak mokro? To sobie wyschnie, a jak kurna pogody nie ma, no to nie wyschnie, no niestety. Na piątym biegu. Żartowałem. Czwóreczką spokojnie. 1800 obrotów i sobie pyrka. I człowiek, który pracuje takimi ciągnikami szybki, sobie szybciej uświadamia, że przydałby się większy. A dwa ciągnika byśmy tu orali 60 ze stachem i ściapkiem, to wyszło moment, no. Ale cóż, robi się tym, co się ma na razie. Zobaczymy, co będzie później. O, tu widzicie, jak się ładnie odkłada. Tu nie ma tych... Tu było to pole kiedyś. Bo tam do takiej góreczki, jak te krzewa się zaczynają, to była dalej łąka i... No i tam inaczej trzyma. Tu było pole i się fajnie odkłada. Tu zabronować można i można siać to. Tu jest suchutko, tam niżej jest znowu mokro. Taki podmokły teren, ale... Jak się zasieje, to będzie rosło, bo wilgoć zawsze będzie. Jakby się jeszcze wyboszowało, to wtedy by szybciej to schło. Ta wilgoć szybciej by... O, kamienie tu są. Wilgoć by szybciej puszczała i... na robota by była. Miał 4x4, to by też szedł przez tą środek, ale by się zastanawiał, by... szedł jak przecina, kurczę. Ale nie, to do ciapka 4, ale nie, nas nie ma sensu. Taki Ursusik 912 napędem, albo unastka taką jak ma Maciek, to by robotę robiło bez. 4 zgiby by wystarczyły tu duże. Ciągnik by się nie zmęczył i robotę by się zrobiło. I to o wiele szybciej i ekonomiczniej, bo ciapkę na takiej orce na hektar 25-7 litrów mi wychodzi, albo i więcej nawet. Zależy jak, tak jak jest teraz, to wyjdzie więcej. Takim większym ursusem niech wyjdzie znowu te 25 litrów, ale zrobię to w godzinę, a nie 4, nie? No. Powoli pola ubywa. No nic, ja tu sobie działam. Ja zjeżdżał z pola, to jeszcze coś nagram. Dobra, już zjechałem na punkt. Będziemy zobaczyć, jak jestem w stanie pług. Ale się śmiesznie zużywa ten pług tak. Z początku taki się wytarł cycek. No, ładnie odkłada, nie zapycha się. Ścinacz zrobi robotę. O, farba zeszła ze ścinacza w końcu. I tak, to byłoby na tyle. Zostawcie łapkę, jak się podobał filmik. No i subskrypcję. Pozdrawiam.